Cześć, tutaj Estera z Esia na haczyku. Przychodzę do Was z obiecanym filmem, jak dobrać szydełko do włóczki. Co prawda nie mam tutaj do pokazania Wam banderoli, ale zalecane do niej szydełko było około 3,5 do bodajże nawet 5. Więc pokażę Wam, jak będzie wyglądał przerobiony łańcuszek szydełkiem o rozmiarze 10, szydełkiem o rozmiarze akurat tu 3,75 i takim maluszkiem o rozmiarze 2. Przygotowując się do filmu, już zaczęłam sobie te łańcuszki, więc nie owijajmy w bawełnę. Pokażę Wam, co się stanie, jak powinien wyglądać taki łańcuszek i co się stanie, kiedy bierzemy za duże bądź też za malutkie szydełko. Więc zaczynamy. Zapraszam. Kiedy weźmiemy to szydełko takie przeznaczone do tego, robótka sama, ten łańcuszek będzie tak ładnie wyglądał. Będzie on w miarę równy i też, co najważniejsze, kiedy będziemy przerabiać oczka, to będzie nam łatwo i nitkę złapać haczykiem i ją przeciągnąć przez powstałą dziurkę. Oczywiście, jeżeli mocniej zaciągniemy nitkę, będzie ciężko, ale ogólnie możemy to robić bardzo płynnie. Co więcej, kiedy będziemy potem potrzebowali zrobić kolejny, na przykład słupki, będzie nam łatwo wbijać się wcześniej wykonane oczka. Nie będziemy mieli trudności z przeciąganiem, nie będziemy mieli trudności z wbijaniem się. Hop. Tak? I zostawię już tak, żeby to wyglądało nam. Czyli robótka będzie ładnie wyglądać, będzie w miarę elastyczna. Teraz weźmy sobie za duże szydełko. I od razu już możemy zobaczyć, że to ten łańcuszek tak ładnie nie wygląda. Te oczka są duże, ale od razu Wam też powiem, że teraz patrzcie. Nie mamy problemu z łapaniem nitki i jej przeciąganiem. Możemy też spokojnie się wbić. Ale cała praca, powiedziałabym, że jest niechlujna. Tak? Widzimy teraz, że te oczka są brzydkie, są rozróżnione, ale czasami może być to efekt zamierzony. No i teraz przechodzimy do za malutkiego szydełka. Oczywiście. Ta praca będzie ładna, też będzie taka ładna. Czasami możemy potrzebować coś tak mocno zbitego. Jednak, jeżeli mamy za małe szydełko do nitki, będzie nam ciężko złapać już tym haczykiem, będzie nam ciężko złapać tą samą nitkę i przeciągnąć. Czasami nawet będzie mogło być tak, szczególnie przy tych nitkach skręcanych z kilku, że nie złapiemy wszystkich nitek i wszystkich nitek nie przeciągniemy, co spowoduje, że będzie brzydko. Nawet gdzieś tu mi się udało, czekajcie. Nawet tutaj widać, widzicie? Jest niezłapana każda nitka i potem to w całości brzydko wygląda. Gdybyśmy teraz na przykład chciały się wbić i zrobić oczko, słupek, to już ciężej nam jest wbić się wcześniej wykonane oczka i ciężej jest nam tą całą nitkę przyciągnąć. Taka praca jest, nie ukrywajmy, bardzo ciężka. Naprawdę się jak się wysiłam. I jest, nie ukrywajmy się, też brzydsza. Bo nawet Wam nie za bardzo mogę pokazać przy tamtym, ile mi tak. Widzicie? Jest naprawdę ciężko. Ten szydełko. Dobra. Nawet widać, że brzydko się zrolowało. Jest strasznie twarde.
ta sama robótka nie pracuje tak bardzo elastycznie. Więc wróćmy do początku. Więc zaczynamy jeszcze raz. Mamy włóczkę. Zalecane druty szydełko to jest 2 do 5 i takie też znalazłam. Mamy malutką dwójeczkę. Mamy takie, które ostatnio przerabiam, 3 nitkowe motki. U mnie to jest 3,25 i mamy piąteczkę. Czyli mamy ten górny przedział, dolny, no i środkowy, którym ja aktualnie przerabiam. I teraz pokażę Wam, jak wyglądają faktycznie przerobione takimi szydełkami włóczka. Teraz chyba będzie bardzo dobrze widać różnicę. Starałam się też, żeby była ta sama ilość oczek. Mniej więcej jest chyba 10 albo 11. Teraz już nie jestem pewna, na 4 rzędy. I teraz widzimy. W najmniejszym szydełku jest bardzo drobniusieńka praca. Ona jest taka sztywniejsza. Nie jest może taka strasznie sztywna, ale sztywniejsza. Jest też mniejsze są przestrzenie między poszczególnymi rzędami, poszczególnymi słupkami. Mniejsze przydełko na pewno jest zalecane do maskotek. Jeżeli ktoś nie robi ściśle, to na pewno będzie lepsze takie właśnie szydełko mniejsze. Szydełko, którym ja aktualnie przerabiam, czyli 3,25, jakiś czas temu było to 3,5, teraz 3,25, praca jest troszkę bardziej elastyczna, te przestrzenie są ciut większe. Przy chustach bardziej mi się ten efekt podoba, choć nie powiem też, czasami niektóre wzory wymagają ode mnie innego szydełka. Tak, czyli przykładowo przerabiam cały czas 3,25, ale niektóre wzory na przykład wymagają ode mnie 3,5 albo w drugą stronę, czyli trójki. Praca jest bardziej elastyczna, bardziej rozciągliwa, te przestrzenie też są troszeczkę większe i mam wrażenie, że to bardziej troszeczkę ładniej wygląda. I teraz mamy największe szydełko zalecane dla tej włóczki, czyli piątka. I popatrzcie, dziury są naprawdę duże. Szydełko spowodowało to większe, że nawet słupki są takie bardziej rozciągnięte, są bardziej dziurawe. I te przestrzenie między słupkami, między rzędami też są większe. I jak już wcześniej wspominałam, może nam to się przydać na przykład do jakichś tam luźnych sweterków, narzutek. Może jakąś taką torbę lekką na zakupy albo torebeczkę. Też może być fajna na przykład na taką torebeczkę, gdzie damy sobie później podszewkę. I teraz popatrzcie jeszcze jedną rzecz. Mamy mniej więcej zachowaną tą samą ilość oczek i słupków, a jaka jest też duża różnica w wielkości samej pracy. Jeszcze teoretycznie mogłam zmierzyć, ile włóczki by mi poszło, a to już musiałabym na przykład wagowo sprawdzić. Jak będziecie ciekawe, o ile mi to w ogóle waga zmierzy. Tak więc samo szydełko bardzo duży wpływ ma na naszą pracę. Dlatego też się czasami nie zdziwcie, jak po raz kolejny przerabiacie wzór i z czasem przejdziecie na przykład z szydełka 4 do 3 i ta praca też będzie mniejsza. Zmienia się na sposób robienia, wzór też może być inny. Tak więc to też będzie miało bardzo duże znaczenie, jeżeli chodzi o wygląd naszej pracy. I to chyba byłoby na tyle. Mam nadzieję, że Wam rozjaśniłam. Będzie dla Was to troszkę bardziej zrozumiałe. Będziecie też wiedziały, jak osiągnąć konkretny efekt, co możecie uzyskać, jak to możecie uzyskać. Zapraszam Was, mam nadzieję, że za tydzień, na odcinek poświęcony. A nie powiem Wam. Może Was troszkę zaskoczę. Jeżeli macie jeszcze jakieś sugestie, pytania albo chciałybyście o czymś jeszcze porozmawiać, zapraszam do komentarzy. Miło mi będzie, jeżeli zasubskrybujecie, skomentujecie, zalajkujecie. Jest to dla mnie na pewno duże wsparcie i motywacją do dalszej pracy. Życzę Wam miłego dnia, nocy, wieczoru. Pa!